Elo, elo, to znowu ja, czyli Terramania, i dzisiaj porozmawiamy sobie o żywieniu agam, tak jak już widzieliście we wstępie. A więc tak, agamy ogólnie są wszystkożerne, żyją się pokarmem pochodzenia zwierzęcego, jak i roślinnego. Z roślinnego to jedzą trzykrotkę, marchewki, jabłka, gruszki, no i dużo różnych owoców. Większość można im dawać, tylko nie wolno dawać owoców kwaśnych. Jeśli chodzi o produkty pochodzenia zwierzęcego, są to świerszcze, mączniki, drewnojady, karaczany, jak i szarańcze. Możemy również dawać agamie mysie oseski, tylko głównie są dawane wtedy, kiedy agama jest w ciąży, aby zwiększyć ilość białka, które potrzebuje do tworzenia jajek. Wiosnem i latem możemy urozmaicać dietę gadów planktonem łąkowym, czyli pasikonikami, konikami polnymi i ćmami. Bardzo ważne jest, aby łapać te owady na czystych, oddalonych od miast łąkach. Agama powinna być karmiona w zależności od wieku. Młodej agamie powinniśmy podawać pokarm codziennie, natomiast dorosłej 2-3 razy w tygodniu. Teraz Wam pokażę kilka klipów, jak moja agama je świerszcze. A Wy subskrybujcie i lajkujcie. Do następnego odcinka. Siema!